W Baćkowicach otwarto nowy zakład produkcyjny. Wartość całkowita projektu pod nazwą Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Baćkowice wyniosła ponad 7,5 miliona złotych. Gmina uzyskała na jego realizację wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu wybudowany został już pierwszy budynek produkcyjno-usługowy, czyli szwalnia. Koszt jej budowy wyniósł 2,2 miliona złotych. Za kolejne ponad 3 miliony złotych wykończono wnętrza i zakupiono wyposażenie. Przez najbliższe 3 lata obiekt będzie użytkował kielecki przedsiębiorca, właściciel szwalni. Produkcja odzieży roboczej prowadzona przez firmę w starych pomieszczeniach w Baćkowicach została przeniesiona do nowoczesnego budynku. Przedsiębiorca planuje też zatrudnienie kolejnych pracowników i poszerzenie linii produkcyjnej. Ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego wspieramy przedsiębiorczość na terenie całego województwa. I tu w Baćkowicach jest taki przykład, że w ramach tego działania konkurencyjna gospodarka, tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, powstał obiekt. Tu województwo świętokrzyskie, samorząd województwa dołożył ponad 3,5 miliona. Podobną sumę wyasygnowała gmina Baćkowice i tu znalazło się miejsce do działalności. Duża firma szwalnicza, która zatrudnia już w tej chwili kilkadziesiąt osób, a prognozowane jest zatrudnienie na poziomie ponad 100 osób. Co dla Baćkowic, tu w tym terenie jest to bardzo istotne, bo tyle ludzi ma pracę i odprowadza podatek swój do Skarbu Państwa. Także jest to bardzo trafiona decyzja i cieszę się, że jako samorząd województwa mogliśmy również mieć wkład w to, że tutaj powstał ciekawy zakład, on innowacyjny i dający tak liczne zatrudnienie. Dla samorządu województwa świętokrzyskiego wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stanowi jeden z priorytetów działalności. Od świętokrzyskich przedsiębiorców i kondycji regionalnej gospodarki uzależniony jest bowiem w największym stopniu rozwój województwa.